Witam z retropiwnicy. Jak widzicie, mamy tutaj uruchomionego Quake'a 2. Oczywiście na konsoli PlayStation 1. Niestety to nie ja gram akurat, tylko to jest jakaś demówka włączona. Ale zaraz sobie odpalimy i spróbujemy zobaczyć, jak w to się gra. Do tej pory miałem okazję tylko na PC-cie uruchamiać właśnie tą drugą część Quake'a. Także dla mnie to będzie nowość. Tak jak tutaj widzę, to oczywiście gra będzie taka mroczna. Być może trochę podobna do tej wersji PC-towej, ale też jest sporo różnic. Zatem to nie będzie jednak to samo. No to myślę, że pora wystartować i przekonać się, jak faktycznie gra się na PlayStation 1 i to w dodatku jeszcze padem w Quake'a 2. Dobra, startujemy. Chyba znowu nam chce się demko odpalać, ale zaraz je tutaj przygasimy. Dobra. Wybieramy start. Nowa gra na easy. Affirmative, Demos. Zulu Section 5 is clear and away. Sergeant Haas out. All right, Marine. All your sorry asses into formation. Corporals Swampy and Wooly will take point position. Let's do this by the numbers, folks. We don't want any fender benders out here. Keep an eye on those inertial dampers or you'll splash on impact. Gra chyba w ogóle zaczyna się całkiem w jakiejś innej lokalizacji. W ogóle nie wiem, czy te lokalizacje pokrywają się z tym, co było na PC-cie. Z wyglądu to chyba wygląda to całkiem inaczej. Jak tak spojrzeć. Na pewno w tym miejscu nie zaczyna się wersja PC-towa. Nie wiem, czy to będzie dobrze widoczne. Ogólnie to takie dosyć ciemne to wszystko jest. Mam nadzieję, że tam dalej będą jaśniejsze miejsca. Okej, mamy jakąś spluwę. Dobra. Muzyka jest wyciszona mocno, ale coś tam nie jest całkiem wyłączona, więc mam nadzieję, że YouTube nie będzie się czepiał. Dokładnie nie wiem, czy nie ma tam jakichś praw autorskich. Mam nadzieję, że nie. Takie miejsca mroczne, a jednocześnie w niektórych punktach mocno rozświetlone. Także taki ciekawy klimacik się stworzył. Jakoś tam się da celować, ale ogólnie chyba ten proces celowania tu jest ułatwiony, bo nie trzeba chyba tak idealnie na ten celownik najechać, tylko gdzieś tam w okolicach jego wystarczy. Oczywiście mi się tu wszystko odbija w tym ekranie. Także trzeba się dobrze wpatrywać. Chyba na nagraniu nawet będzie to lepiej widać, niż ja to widzę w tym momencie. Dobra, gdzie tu trzeba iść, bo już się zgubiłem. Tutaj wyszliśmy. Zaraz, którym się skacze w ogóle? Nie, tym się zmienia broń, tym się strzela. A podskok? No dobra, wiem już. Da się tu gdzieś wskoczyć? Nie da się. Gdzie tu trzeba iść? Czyżbyśmy się już zgubili? Może w drugą stronę gdzieś, ale raczej chyba nie, bo tu... Tutaj to jest chyba w ogóle początek.
Dobra, idziemy. Musi tam być gdzieś to wejście. Gdzieś na górę? Chyba nie. Tu? No tu jest winda. No właśnie, tego mi brakowało. Tylko teraz... Fu, przeskoczy? Przeskoczy. Dobrze jest, czyli pewnie zaraz coś tu na mnie wyskoczy. Słaba to spluwa, trzeba zawsze poprawkę robić. Ale idealnie się nawinął na spluwę. No i gdzie teraz? Latarka by się przydała w te ciemne miejsca sobie przyświecić. Tutaj pewnie trzeba przejść. Jakieś komnaty, nie komnaty. O, coś tu słychać. Pewnie coś, to coś będzie pewnie tu. A to pistolecik jakiś, taki mniejszy. Drugi jeszcze jest? Nie widać. Nie, coś jeszcze... A, idzie. Giń! Dobra, i co tu, jakaś woda jest? Nie no, to jest w ogóle... Tu jest w ogóle inaczej. Ta gra od wersji PC-towej różni się chyba całkowicie. Może poza nazwą. Ale trzeba przyznać, że plejaczek sobie ładnie radzi z tą grą. Całkiem nieźle, chociaż ta nie jest na pełnym ekranie. Nie wiedziałem, jak to wymusić, bo i w 16:9 i w 4:3 wielkość obrazu tu jest identyczna. Także nie dało się bardziej powiększyć. Dobra, gdzieś doszedłem, tylko nie wiem gdzie. Musi coś załadować. A nie chcemy save'ować, po co? Dobra, idziemy. O! O, to bardziej już wygląda na początek. Tu się schował chyba. Zaraz oberwiesz. Wejdźmy tam. Pewnie jeszcze tu ktoś będzie. No tutaj to już bardziej przypomina chyba tą wersję PC-tową. Jeszcze gdzieś? No tutaj jest. Masz w nogę. No właśnie, czy trafię w niego, czy jestem za nisko? To można chyba wyżej kursor wziąć, ale dobra, niech będzie tak. No ty jeszcze strzelił, no. Gdzie on tu jest? No tam są, no dobra. No tu się łatwo zagubić w tym mroku. Dobra, jak stąd wyjść? Chyba trzeba się cofnąć tą samą drogą, bo tutaj to prawie nic nie widać.
Cofamy się, bo nie wiem jak, czy tu jest w ogóle jakieś wyjście teraz. Którędy tu przyszedłem? Gdzieś tam na dół chyba było. I zaraz znowu się zgubię. A, bo tutaj chyba zaskoczyłem. Po tej belce pewnie trzeba przejść. Tak, i tutaj, hops, skoczymy tu. Da radę w ogóle? Może tu się nie da. O, tu jest takie zejście bokiem. Dobra. Tu już tędy na pewno szliśmy. O, i teraz tutaj chyba na lewo. No i coś nam ładuje, pewnie wroga. No, minimalnie to się różni, ale to jest mniej więcej teraz już ten układ chyba, co w pecetówce. Bo ten sam początek to był całkowicie w innej lokalizacji. Możesz ty. Ta moja spluwa jakoś wolno się przeładowuje, no. A w ogóle da się tu przeładować? Czy tylko zmienić? Czyli tu będzie zejście. Da się to wysadzić? Coś do uleczenia będzie schowane. Jest tam. Okej, tu się otwierało. No na razie teraz tu już się pokrywa. Myślałem, że to będzie jednak całkowicie inna gra, ale jednak jakieś tam połączenie jest z tą wersją PC-tową. Słaby ten pistolet, ale przynajmniej szybki. I tu byli ci, co tak z takich maszynowych strzelali. Ciekawe, czy też tutaj są. Powinny być chyba schody na górę. Leż tam, nie wstawaj. I co tu, tu będzie wejście? Do windy chyba, tak? Czy gdzieś tak... Albo i nie. No właśnie. Nie ma? Jakaś zmiana. Tu jest ten dla odmiany winda, okej. No różnice jednak są. Dobra, gramy. Będzie teraz pytał za każdym razem, czy save'ować. No tak, w takiej jasnej lokalizacji to jeszcze w miarę wygląda, ale jak jest ciemniejsza, to ciężko coś dostrzec. Tędy? Tutaj. No.
Bach, bach. Tu chyba sporo było pochowanych. Pewnie teraz z tej strony. Słyszę cię. Tu jesteś. A, coś zostawił. Jakieś naboje. A, z pierwszego od razu, bach. Ło. Mam wrażenie, że ten mój strasznie powolny, ten karabinek. Gin, gin, ile on będzie? Jaki żywotny ten. Może właśnie jak podejdzie, to. Uff. Już prawie mnie wykończył. 20 mam, tak? Procent tylko, czy to nie wiem, w czym to liczone. Może tu coś będzie do zjedzenia. O, już mam 45. Tam na górze jest. Już idzie do mnie też, chyba. O, przeszukamy tutaj. Zaraz do ciebie przyjdę, poczekaj tam. Już. Dobra, może tędy? Jakaś zbroja. Tam się schował. No proszę, tutaj możemy wziąć. Na fioletowo tym razem. Troszkę widać. No ale przynajmniej jest w miarę czytelny obraz w tym kolorze. Dobra, tu naokoło przejdziemy. A już mi się kończy fiolet. A to ten. Pan maszynowy. To chyba jakieś takie psy były, czy coś takiego czasem, gdzieś tam coś wyskakiwało. Ciekawe, czy w tej wersji też to jest. Gdzieś tam znienacka coś czasem wyskoczyło. Da się tu dojść pomału. Cofniemy się. No jak na PlayStation 1, to całkiem niezły tytuł. Teraz chyba trzeba tam się cofnąć całkiem. I w drugą stronę trzeba było pójść. Tylko gdzie to było przejście? Tu było przejście. O, i zaraz skręcimy w lewo. Przynajmniej trochę kojarzę. Gin, gin. 100%, to nawet nie mogę wziąć tego. Dobra, to tutaj coś. Tu chyba. Okej. No i coś tam. Coś tam ładuje dalej. No, to jest po drugiej stronie. Aj, shit. Dobra, tego się udało, ale... Tamten jeszcze tam biega. O, dobra. Ta spluwa to jest taka średnia. I tu było to połączenie przerwane, tego mostu nie było. Ale to chyba dało się wtedy zejść na dół. Tutaj się jeszcze podleczymy. I sprawdzimy, czy... Czy też da się?
Ta wersja wygląda jak pecetowa plus jakiś HDR może. O, tak mi się bardziej kojarzą te kolorki. Pecetowa wersja z HDR-em. I co, do tych kanałów teraz chyba. Wchodzimy. Tu pewnie ktoś będzie. I poprawka. Jeszcze raz. Jeszcze. Dobra. Tu trzeba było coś wcisnąć. Samo się wciska na szczęście. I co? Wskakujemy. Hops. Nie, nie sejwujemy. Zdjęty. Że miał tu klawiaturę, to by mi się o wiele lepiej grało. Ło! Cóż tu się zadziało? Dobra, tego nie ma. A tu chyba będzie jakaś inna broń. Chyba. Tam jeszcze coś było, o tu. To tu może ta broń była, już nie pamiętam. Tu ciemno. Dobra, wchodzimy. A, to tutaj te robale jakieś takie, czy to pająki, czy jakieś takie jęzory miały. Jakie to żywotne jest, ile to w to trzeba pacnąć. Ło. Może tym szybciej będzie. Wypuściłem to coś. A masz. Dobra, zmieniamy na karabinek. Tu chyba gdzieś się tam w tych ciemnościach ktoś pewnie czai. O, ale prosto. I na jeden strzał podszedł. A, bo tu już mam inną spluwę. A, to... No z tego jak przycelować, to nie ma szans, żeby się nie położył od razu. Przejdę tu? Czy jakoś tu nisko jest? Dobra, wchodzimy na górę. I co, naokoło tu przejdziemy, zobaczymy, czy coś da się zebrać. Tu coś jest. Znikło? Czy wziąłem to? Tędy chyba. Wow, tu jest dwóch. Albo i więcej. Aj, będzie ciężko. Dawaj. Szybciej. No, ale chyba jakąś zbroję jeszcze miałem, bo jakoś mi mało zabrali. Myślałem, że mnie ubiją. We dwóch. Dobrze jest. Tam coś tam obraca się. Zbroja chyba. Dobra. Teraz tędy. A
na jeden strzał. Już mi się tamte naboje chyba skończyły. No i w tym? Będzie kiepsko. To tam pewnie wejść nie mogę, bo chyba czegoś tam, jakiejś karty nie mam, czy tak? Blue. No. To musimy iść tędy. No to ten szybko strzelny chyba. No podejdź tu ładnie, podejdź. Ależ mnie. Zaraz mnie to ubije. Oj, shit. 24. Nie ma tutaj czegoś, żeby się uleczyć. Da, tu mam jeszcze jakieś naboje. Chyba, że tu na szybko wpadnę i coś zbiorę, tylko nie wiem, czy tu jest coś. Zanim mnie ten na górze utrafi. No przydałoby się jakąś apteczkę znaleźć. Jeszcze chyba jeden będzie. Czy to tamten ostatni strzał wydał? Ale dobra, tam widziałem, apteczka jest. Okej. Jeszcze jedna. Idealnie. Idealnie się ułożyło. Teraz już nie wiem, to było jakieś przejście? Tu jest, okej. Ło! A wyskoczył na mnie. Ach, jeszcze skończyły się naboje. O, już słychać. Wyskoczy na mnie. Tu chyba po prawej stronie coś jeszcze będzie. Gin, gin, gin. Będzie tu coś złego, czy tu nie będzie? Tam jest przejście chyba. Nic tu nie ma do zebrania. Jak tam sytuacja? Nie, no jest, mam jakieś te naboje. Dobra, to wchodzimy. Asekuracyjnie, jakby w razie czego ktoś tu stał. Tu już ktoś musi być. Możesz ty. Słyszę, jak biegnie. Słychać, ale nie widać. Gdzie on jest? No słychać go. Tupie. A to nie było tu? Tu się coś rozłamuje chyba. Tak, tu wyskoczy znowu ten robal pewnie. Dobra, zwiewam. Tego robala to by się przydało coś szybszego. Może taki zwykły pistolecik lepiej sobie poradzi. Gdzie on tu się podział? Dawaj, 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 szybciej, szybciej! Szybciej, bo mnie ubije!
Nie. Uf, ostatkiem. 4 mi zostało. Gdzie tu można się uraczyć czymś? Nie ma. No to zaraz zginę. Dobrze by było, żeby tu było, bo mam jeden. No nic nie widać. Wciąż jeden. O, przybyło. Uff. Pomału. Jest. Teraz z pierwszej. Myślałem, że podejdzie. No nie chcę podejść. Znowu mam mało, bo tylko 20. Ach, chyba dostał. Ale strzela. Nie no, strzela z tamtej strony. Cóż, nie mam innych? Tylko to? Bo to chyba był taki ostatni wystrzał jego. Zapewne. Tu coś jest do zebrania. Teraz nie omijamy, wszystko zbieramy, bo... Dobra, co tu trzeba było? Tu trzeba było coś chyba kliknąć. Tak? Bo już nie widzę. O! Tu się coś klikło. O, i mam ten... Blue! To co? Chyba trzeba teraz wracać tylko. Dlaczego tu nic nie ma do zebrania? No z czym ja pójdę z takim pistolecikiem teraz z powrotem? Chyba, że coś pominąłem gdzieś po drodze, to teraz bym zebrał. No, ale pewnie będzie słabo. Tędy czy... Nie, tędy, dobrze. Wracamy. Chyba dobrze idę. Już sam nie wiem. O, dobrze. Chyba tu muszę wyjść na zewnątrz. Tak. No i powiem... Wow, 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 gdzie? Gdzie, co, jak? Już tylko 8. Nie wiadomo... Chyba, że tam jakiś ten dron, czy jakiś ten latający tam był chyba. O. No nie mam za bardzo czym się bronić. Może tu coś będzie leżeć. Powinno chyba. No nic tu nie ma. Ajajaj, tylko nie strzelę. Nie! Jeden został. Normalnie no.
A, już mnie ubił. I co, od którego momentu będę musiał zacząć? Odtąd aż? Nie, no dobra, starczy. Za dużo trzeba powtórzyć. No szkoda, że tak mało brakowało, żeby tam do tej końcówki dotrzeć, ale gra całkiem fajna. Już myślałem, że będzie to całkowicie inna gra niż na PC-cie, ale widać, że od któregoś momentu faktycznie zaczyna to wszystko nam się pokrywać. Jedynie minimalnie inaczej wygląda. Ten wygląd, to mówię, to mi to przypomina taką wersję właśnie trochę pecetową. W wersji jakby z takim dodanym mocnym oświetleniem, takie trochę HDR niby. Wygląda to dosyć ciekawie. No dobrze się gra na tym. Oczywiście nie gra się dobrze padem, ale ogólnie to całkiem fajna gra. Nawet na PlayStation 1. Zatem można polecić. Dobra, dzięki za oglądanie. W takim razie widzimy się następnym razem. Cześć. Jak stąd wyjść?